Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Trzynaście pytań. Sprawdzamy wiedzę zawodników. Podlesianka Quiz. Pytanie numer 6. Na kanale Podlesianka TV niedawno mogliśmy oglądać idealnego pracownika. Podaj imię i nazwisko zawodników, którzy wygrali rywalizację jako barman, aktor filmowy i kierowca autobusu. Na pewno wydaje mi się, że barmanem chyba był Kicek. Kierowcą autobusu Reni. I trzeci aktor, kurczę, Bartosz Nowotny. Barman Bartosz Nowotnik, kierowca autobusu Jacek Jarnot, co jeszcze? Aktor filmowy Bartosz Witas. Kierowca autobusu to był Jacek Jarnot, a barman Lisu. Aktor Bartek Witas. Aktorem filmowym Bartek Witas, kierowcą autobusu Jacek Jarnot i barmanem Paweł Lisiński, Adam Zając. Kierowca autobusu Jacek Jarnot, barman to Bartosz Nowotnik, aktor Bartek Witas. Kierowca autobusu był Jacek Jarnot, barmanem był Bartek Nowotnik i jako trzecie aktor był Bartek Witas. Aktor filmowy to Bart. O barmanach, barman to chyba był Nowo, kierowca autobusu Jacek Jarnot. Barman. Barmana chyba wygrał Bartosz Nowotnik. Kto tam jeszcze jest? Aktor. O, aktora Bartek Witas wygrał chyba. I kierowca autobusu. Jaca wygrał, Jacek Jarnot. Barman to Bartosz Nowotnik, kierowca autobusu to Jacek Jarnot. Jak jeszcze był? Aktor, no to Bartosz Witas. Kierowca autobusu to myślę, że Jacek Jarnot, jak dobrze pamiętam. Barman. Nie pamiętam czy. Ale strzelam Bartosz Nowotnik. Bartosz Witas? Albo Przemysław. Nie. Chwila. Kurde, nie wiem. Powiedziałbym, że Bartosz Witas. Kierowca autobusu to był Jacek Jarnot. Barman to wydaje mi się, że to był Paweł Lisiński. I trzeci zawodnik i aktor to mógł być. Aktor myślę, że Witas. Aktor firmowy Jacek Jarnot. Barman Bartosz Nowotnik i trzeci kto tam był? Kierowca autobusu to na pewno Jacek Jarnot. Kierowca autobusu Jacek Jarnot, barman Paweł Lisiński, a trzecie? Aktor Bartosz Witas. Kierowca autobusu chyba Jacek Jarnot, następny był barman, tak? Barman to bym obstawił może Bartosz Witas i Nowotnik. I jaki jeszcze był? Aktor. Aktor chyba Bartek Witas. Barman to tutaj chyba Bartosz Nowotnik. Kierowca autobusu to był Jacek Jarnot. A trzeci co tam było? Aktor no to tutaj siedząca osoba, czyli ja. Bartosz Witas. Barman to na pewno Nowotnik Bartosz. Kierowca autobusu? Na pewno Jacek Jarnot.
Aktor. Wiem kto. Bartosz Witas. Barman Bartosz Nowotnik. Aktor filmowy Bartosz Witas. Jacek Jarnot. Kierowca autobusu Jacek Jarnot. Jako kto? Jacek Jarnot. Jako kierowca autobusu chyba. Barman to był chyba Lisu. I ten trzeci zawód to jak był? Aktor. No to był Witas. Kierowca Jacek Jarnot. Barman chyba Bartek Nowotnik. Trzeci był kto? Aktor Bartek Witas. To aktor filmowy to był Bartek Witas chyba. Barman Bartosz Nowotnik, a kierowca Jacek Jarnot. Aktor chyba Bartek Witas, kierowca autobusu Jacek i jeszcze co tam było? Barman? Kurde, no barman to nie pamiętam, ale mogę się domyślić, że nowo. Barmana wygrał Bartosz Nowotnik, kierowca autobusu Jacek Jarnot. I jeszcze jaki było? Aktora? Chyba Bartosz Witas był. Barman to ja, czyli Bartosz Nowotnik, aktor Witas. I kto tam jeszcze był ostatni? Kierowca autobusu Jacek Jarnot. No to barmanem był też na pewno Bartosz Nowotnik. Aktorem to Bartosz Witas. A kierowcą autobusu byłem ja. W czołówce klasyfikacji bez większych zmian. Na czele cały czas Przemysław Rzemła, Krzysztof Renner i Adam Zając. Kolejny odcinek tradycyjnie już w następną niedzielę o godzinie 20:00.